konferencji prasowej zwołanej przez Prawo i Sprawiedliwość przed biurem Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu, biurem posła Tomasza Szymańskiego. Witam serdecznie panią minister Annę Gembicką, pana posła Mariusza Kałużnego, pana Józefa Ramlała, wicewojewodę kujawsko-pomorskiego i Krzysztofa Kosińskiego, radnego Rady Miejskiej, szefa Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Grudziądzu. Proszę państwa, chcieliśmy zwrócić państwa uwagę na aferę związaną z relokacją migrantów, z obowiązkiem, który Komisja Europejska wspólnie ze współpracującymi z nią parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej i nie tylko opozycji, którzy są europarlamentarzystami, tutaj widać na ich planszach, oni popierają ten pomysł. Unia Europejska chce narzucić Polsce i Polakom obowiązek przyjmowania nielegalnych migrantów. Wszyscy mamy okazję obserwować te obrazki z Lampedusy, już 8 tysięcy osób, które przypłynęło na Lampedusę nielegalnie z Afryki. W tym roku do Włoch napłynęło 120 tysięcy nielegalnych uchodźców. Unia Europejska, nie chcąc właściwie podejść do tego problemu, nie chcąc rozwiązywać problemu migracji tam na miejscu pochodzenia tych uchodźców, próbuje ograniczyć nasze bezpieczeństwo, próbuje spowodować, że Polacy nie będą mogli bezpiecznie z otwartymi przyłbicami jak do tej pory z radością i spokojem wychodzić na ulice swoich miast, że kobiety polskie nie będą mogły czuć się bezpiecznie w drodze do pracy, a dzieci w drodze do szkoły. Chcą, żeby polskie miasta przypominały takie miasta jak Paryż, jak niektóre miasta włoskie czy niemieckie, gdzie nawet policja nie może bezpiecznie wjechać. To są dzielnice, obszary niedostępne dla mieszkańców, dla Francuzów, dla Niemców, niedostępne dla służb państwowych. My takiej Polski, proszę państwa, nie chcemy. Uważamy, że problem migracji to jest problem bezpieczeństwa, a kwestie bezpieczeństwa należą do wyłącznej właściwości państw członkowskich i to państwa członkowskie, Polska, ma prawo decydować, kogo chce przyjąć, na jakich zasadach, ma prawo decydować o swojej polityce migracyjnej. Absolutnie nie zgadzamy się na to, żeby ten obowiązek narzucała nam Unia Europejska i żeby za tym rzekomym obowiązkiem szły jakieś wielkie kary, które mogłyby być na Polskę za niewypełnienie tego obowiązku nałożone. Na to absolutnie nie ma naszej zgody. Polska ma być bezpieczna, Polska ma być suwerenna, niepodległa i sama ma decydować o swojej polityce migracyjnej. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu panią poseł minister Annę Gembicką. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, wszyscy widzieliśmy w ostatnich dniach te obrazki z Lampedusy, w ostatnich miesiącach widzieliśmy te obrazki, chociażby z Francji. Atak na dzieci na placu zabaw, atak na matkę z dzieckiem wychodzącą z domu. To wszystko są efekty błędnej polityki migracyjnej przyjętej przez Brukselę, błędnej polityki migracyjnej przyjętej przez państwa Europy Zachodniej. My nie pozwolimy na to, żeby błędami za ich błędną politykę migracyjną była obarczana Polska, byli obarczani Polacy, szczególnie też z perspektywy kobiety, bo myślę, że warto porównać chociażby te statystyki, jeżeli chodzi o liczbę gwałtów, gdzie we Francji jest prawie 15 razy większa ta liczba niż w Polsce. To wszystko są niestety efekty tej błędnej polityki migracyjnej. I jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, bo my postanowiliśmy zapytać Polaków w referendum o tym, jakie jest ich podejście do mechanizmu przymusowej relokacji. I co w odpowiedzi na to powiedział pan Tusk, co powiedziała opozycja? Mówią, że oni unieważniają to referendum. Mówią, że oni nie chcą słuchać głosu Polaków, bo czym innym jest głoszenie tezy o unieważnianiu referendum? Mówią o tym, że dla nich ten głos nie będzie się liczył. Namawiają do tego, żeby referendum nie było wiążące. Jak inaczej to rozumieć? Tylko w taki sposób właśnie. Oni już wiedzą, co będą chcieli zrobić później. Powiedzieli już o tym, powiedział o tym poseł Łącki, że będzie chciał przyjmować, że oni będą chcieli przyjmować nielegalnych imigrantów. Mówią o tym politycy niemieccy, że ich koledzy z Platformy Obywatelskiej będą chcieli zgadzać się na te mechanizmy przymusowej relokacji. I na koniec, szanowni państwo, dyplomacja nie polega na tym, że się jedzie do Brukseli i się zgadza na wszystko, co Bruksela narzuca. Dyplomacja polega na tym, że się twardo walczy o polskie interesy i o bezpieczeństwo Polek i Polaków. My wiemy, jak to robić. Platforma Obywatelska tego niestety nie wie.
Szanowni Państwo, no, w poniedziałek mieliśmy 8. rocznicę, kiedy to pan Tomczyk powiedział, że Polska jest przygotowana na przyjęcie każdej ilości imigrantów. 8 lat temu Platforma Obywatelska była przygotowana, żeby przyjąć każdą ilość imigrantów. I co się wydarzyło? Ano to się wydarzyło, że Prawo i Sprawiedliwość zyskało władzę, straciła władzę Platforma Obywatelska. I oto idzie dzisiaj wybór. Tu pani poseł mówiła i pan minister, mamy liczne dowody, żeby twierdzić, że Platforma Obywatelska przyjmie tych migrantów. Po pierwsze, bojkotuje referendum, które byłoby przy odpowiedniej frekwencji wiążące. Po drugie, nie znam jednego przykładu, w którym Donald Tusk sprzeciwiłby się pani Merkel czy pani von der Leyen. Po trzecie, to są jego polityczni mocodawcy. Wyobrażacie sobie Państwo, że Donald Tusk będzie kąsał rękę, która mu jeść daje? Więc dzisiaj mamy prosty wybór, Szanowni Państwo, 15 października. Albo Grudziądz będzie pięknym, spokojnym miastem, takim jakim jest, albo Grudziądz będzie drugą Lampedusą. Będziemy musieli na znakach zmienić nazwę Grudziądz myślnik Kolonia Lampedusa, jak będzie rządził pan Szymański, poseł z kolegami tutaj z Platformy Obywatelskiej, z Donaldem Tuskiem. I przed tym wyborem stoimy 15 października i wszyscy musimy się zastanowić, bo jak nie przyjmiemy tych imigrantów, to Donald Tusk z chęcią zapłaci kary właśnie z waszych podatków, z podatków mieszkańców Grudziądza. Dlaczego twierdzę, że zapłaci kary Donald Tusk? No bo jako ten król Europy sam mówił, albo przyjmiecie, albo będziecie płacić. On nie dosyć, że płaciłby kary, on jeszcze chciał być tutaj windykatorem, prowadzić unijną windykację wobec Polski. Szanowni Państwo, po 89 roku nie było takiego polityka, który by prowadził tak proniemiecką i tak antypolską politykę jak Donald Tusk i jego załoga tutaj, tudzież z tyłu pan Szymański, poseł. Szanowni Państwo, to jest bardzo niepokojące, że władze Unii Europejskiej, Komisja Europejska nie ma najmniejszego programu ani sposobu zaradzenia tej bardzo niebezpiecznej i powtarzającej się i nasilającej się sytuacji, jaką jest napływ, nielegalny napływ migrantów. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że to nie są rodziny, to są młodzi mężczyźni, którzy jeżeli uzyskają prawo pobytu w krajach Unii Europejskiej, będą za chwilę żądali połączenia z rodzinami. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Odtwarzane są w sposób zupełnie nielegalny w jednolitej strefie Schengen wewnętrzne granice, które są jakąś cząstkową odpowiedzią, ale to pokazuje wyraźnie, że władza wykonawcza i Parlament Europejski nie mają najmniejszej koncepcji, jak zaradzić tej arcyniebezpiecznej sytuacji. Dlatego działania polskiego rządu myślę, że znajdą potwierdzenie w referendum i w odpowiedziach, które Polacy na postawione pytania, w tym to pytanie o nielegalną migrację, udzielą pozytywnej odpowiedzi i postawimy tamę wreszcie i będzie to mocno wyartykułowane przez całe społeczeństwo i my uzyskamy dodatkowe argumenty, żeby walczyć skutecznie o sprawy Polaków. Grudziądza są bardzo zaniepokojeni tymi bardzo złymi decyzjami, złym wsparciem dla przemieszczania migrantów do Polski w takiej ilości, praktycznie bez kontroli, bez żadnego nadzoru i tak dalej. Ja tylko chciałem uzupełnić informację, że poza tym, że znajdujemy się pod biurem poselskim pana Tomasza Szymańskiego, to tu w tym miejscu i w tym ma także swoje biuro pan Radosław Sikorski, który widnieje tutaj na tym plakacie, który jest współodpowiedzialny za głosowania, za te wszystkie, za całe wsparcie dla tego złego procederu, nazwijmy to procederem, bo to już jest proceder. Proszę Państwa, to nie jest normalność, to jest chęć zniszczenia państwa, destabilizacji państwa, stworzenia pewnego zagrożenia dla struktur społecznych w państwie i na to nie ma społecznej zgody. Na to nie ma społecznej zgody, gdyż bylibyśmy świadkami kompletnej anarchii w postępowaniu. Ja nie mówię, co miałyby władze samorządowe na karku w momencie, gdyby miały przyjąć setki, czy też powiedzmy tysiące migrantów i tworzyć dla nich warunki. Czekałoby nas to samo, co dzisiaj się dzieje we Francji. Ja myślę, że Państwo dobrze znacie filmy i zdjęcia, spalone setki samochodów, poprzewracane. Ludzie praktycznie wieczorami się boją wyjść na ulicę. Nie ma możliwości spokojnego spaceru na zachodzie, w dużych ośrodkach, w dużych miastach. Ludzie chowają się, mówiąc brzydko, po kątach. I taką sytuację chce zafundować nam grupa właśnie tych oto ludzi, którzy widnieją tutaj na tym plakacie. Chcą zdestabilizować sytuację w Polsce. Działają na szkodę Polski, na szkodę tego kraju i jego mieszkańców.
polski rząd podjął uchwałę, w której wyraźnie sprzeciwia się temu pomysłowi Komisji Europejskiej, pomysłowi polityków, którzy nie chcą stabilnej sytuacji w Polsce, którzy nie chcą bezpieczeństwa Polek i Polaków, i wyraźnie polski rząd wskazuje, że problemy uchodźców należy rozwiązywać w miejscu, skąd pochodzą, w miejscu, gdzie żyli do tej pory. Nie jest rozwiązaniem szukanie im na siłę, na przymusowo miejsca pobytu w Europie. Trzeba poprawić jakość ich życia tam na miejscu i tam trzeba rozwiązywać problemy humanitarne, a nie sprowadzać sobie nowe problemy do Europy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej konferencji prasowej. No dzisiaj przed biurem poselskim posła Szymańskiego odbyło się spotkanie posłów i nie tylko posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcieli poinformować, jak głosowali parlamentarzyści w Europarlamencie na temat uchodźców. Jaki komentarz poseł Szymański jako przedstawiciel Platformy Obywatelskiej ma w tej sprawie? Sytuacja była kuriozalna, ponieważ to, co się wydarzyło przed kilkudziesięcioma minutami przed biurem poselskim, jednoznacznie pokazuje, że PiS jest w totalnej panice. Że kryzys wizowy, którego są autorem, przerósł ich wszystkich. Jeżeli dzisiaj mieliśmy wszystkich kandydatów z Prawa i Sprawiedliwości przed moim biurem poselskim i próba przykrycia tego, co się dzieje z wizami, tego, co się dzieje z napływem uchodźców do Polski i próba przerzucenia tego, tej odpowiedzialności na Koalicję Obywatelską, na Tuska i na innych działaczy opozycji jest kuriozalna. Szanowni Państwo, od 30 miesięcy uchodźcom, emigrantom poza granicami kraju wydano blisko 250 tysięcy wiz. 250 tysięcy osób przekroczyło polską granicę na podstawie wiz wydawanych na straganach w krajach afrykańskich, azjatyckich, muzułmańskich, tylko po to, żeby ułatwić im wejście do strefy Schengen i przekroczenie dalej granicy i podróż do Stanów Zjednoczonych. Kto o tym pierwszy poinformował? Służby specjalne Stanów Zjednoczonych, że dzieje się sytuacja niespotykana, że ilość wiz wydawanych przez Polaków jest wielokrotnie większa od innych krajów europejskich. I taka sytuacja ma miejsce od 30 miesięcy. O ile się nie mylę, od 8 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. I mamy teraz taką sytuację. Grudziądzanie mnie pytają, czy ja nie zauważam w Grudziądzu coraz więcej osób innego pochodzenia, innej koloru skóry. No więc tak zauważam, nawet w niedzielę ostatnio jadąc na wycieczkę rowerową spotkałem kilka takich osób, oczywiście chodzących, spacerujących po mieście. Państwo na pewno też to widzicie, więc pytanie, kto za to odpowiada? Ten nielegalny proceder, za którym stał minister Wawrzyk, który został odsunięty ze stanowiska, był w pełni świadomie akceptowany przez najwyższe władze w kraju. Nie ma możliwości niewiedzy, że ktoś o tym nie wiedział. I teraz próba tłumaczenia Ziobry, że on teraz wszczął postępowanie w sprawie wizowej, kiedy już jest 250 tysięcy uchodźców w Polsce. Co więcej, jeden z kandydatów, który tam był, pan Szczucki, szef Rządowego Centrum Legislacji, jak się dowiedzieliśmy kilka godzin temu, pozytywnie zarekomendował pilną, szybką wrzutkę pana ministra Wawrzyka do ustawy covidowej, która przynosiła ciężar wydawania wiz placówkom konsularnym, które mają doświadczony aparat, możliwości sprawdzania tych ludzi, czy nie są czasami powiązani z jakimiś służbami, z jakimiś organizacjami terrorystycznymi, przerzucił kwestię wydawania wiz na Ministerstwo Spraw Zagranicznych, żeby to było szybko, łatwo i przyjemnie, bez badania tego typu ludzi. Dlatego kuriozalne jest próba teraz omawiania tej sytuacji i próba wciskania ludziom kitu, że za totalny po prostu nalot emigrantów odpowiada Platforma Obywatelska. My powiedzieliśmy już dawno, dawno temu. Rząd polski, państwo polskie nie będzie przyjmowało emigrantów, ponieważ po kryzysie, po wojnie na Ukrainie przyjęliśmy setki tysięcy Ukraińców i nie ma możliwości, żebyśmy przyjmowali tych innych, którzy lądują na Lampedusie. Poza tym, jeżeli chodzi o Lampedusę, na dzień dzisiejszy jest tam kilka tysięcy emigrantów, natomiast do Polski wpłynęło 250 tysięcy z wizami. No pytanie, jak oni byli sprawdzani, ile kosztowało wydanie wiz i kto na tym zarobił? To już jest tak dużo mowy o tym, już jest tak powszechna wiedza, że się boją tego tematu. Unikają go jak ognia. Pamiętacie Państwo, w 2019 roku, również przed kampanią do parlamentu, straszyli Polskę emigrantami. Oni wiedzą, że ludzie się boją tego typu rzeczy, dlatego chcą rozbudzić emocje. Ale to oni rządzą 8 lat. I te osoby, które pojawiają się w Grudziądzu, w Toruniu, w Wąbrzeźnie, w Brodnicy, a jest ich sporo, no napłynęli dzięki ich działaniom.
niekompetencji, brak sprawdzenia, bo nie wiemy, kto tak naprawdę tutaj trafił. Także sytuacja jest skandaliczna i ta perfidna ustawka polityczna, a zlecenie na nią wyszło z samej Nowogrodzkiej. Róbcie wszystko, żeby przykryć temat, żeby nie mówiono więcej o aferze wizowej. A jeżeli będą mówili, to musicie skleić to z Koalicją Obywatelską. Ale nie ma takiej opcji, ponieważ to oni rządzą 8 lat. Oni od 30 miesięcy kupczyli wizami i do dzisiaj są filmy instruktażowe na YouTubie, jak za pieniądze zdobyć polską wizę. Takie są fakty i Państwo sami możecie do tego dotrzeć.